Wznawiam obrady, proszę Państwa, o przerwie. Proszę poprosić jeszcze innych radnych, ale kworum mam. Proszę komisję skrutacyjną. Przystępujemy do przeprowadzenia głosowania tajnego. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście. Z upoważnienia komisji przedstawiam regulamin głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Mieścibórskim. Na podstawie paragrafu 44 ust. 1 Statutu Powiatu Mieścibórskiego wyjaśniam sposób głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Mieścibórskim. Pierwszy. Rada Powiatu w Mieścibórskim wybiera wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Mieścibórskim bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Dwa. Głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Mieścibórskim przeprowadza się w sposób tajny. 3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radę spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego. 4. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna. Karty do głosowania wydawane są radnym bezpośrednio przed głosowaniem i nie może być ich więcej niż radnych obecnych na sesji. 5. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie wyczytując nazwiska obecnych radnych. 6. Radny oddaje głos poprzez wrzucenie do urny wypełnione karty do głosowania. 7. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kartce przy słowach za, opowiadając się w ten sposób za wyborem kandydata na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Mieścibórskim albo poprzez postawienie znaku X w kratce przy słowie przeciw, opowiadając się w ten sposób przeciw wyborowi kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Mieścibórskim albo poprzez postawienie znaku X w kratce przy słowach wstrzymuję się, wstrzymując się w ten sposób od podjęcia decyzji w sprawie wyboru kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Mieścibórskim. Głos jest ważny, jeżeli radny postawi znak X tylko przy jednej wybranej odpowiedzi. 8. Głosowanie uznany będzie za nieważny, gdy. 1. Karta do głosowania będzie inna niż przygotowana przez komisję skrutacyjną. 2. Na karcie do głosowania zostanie wpisany więcej niż jeden znak X lub brak będzie znaku X. 3. Karta do głosowania będzie zawierać dopiski lub skreślenia. 4. Karta do głosowania będzie przydatna w całości. 9. Przewodniczący komisji skrutacyjnej niezwłocznie po ustaleniu ogłasza wyniki głosowania. 10. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania co do zasad głosowania? Jeśli wszystko zrozumiałe, to proszę Pan. Przewodniczący komisji, przewodnicząca komisji, wysłuchanie z listy imienia nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytane karty w kolejności o podchodzenie do urny i wrzucanie kart do głosowania. Zachowane jest na naszych obradach tajność głosowania jest specjalnie przygotowane. Proszę bardzo. Wioletta. Robert Dudek. Jarema. Elżbieta Ligenza. Ferdynand Łukasik. Arkadiusz Mazepa. Krzysztof Żywód.
Mariusz Nowsesowicz. Waldemar Pacewicz. Danuta Patkowska. Andrzej Butyra. Alicja Pryl. Ryszard Wiśniak. Wojciech Wojtkiewicz. Zostało zakończone. Ogłaszam 10 minut przerwy. Dziękuję.